Zapraszam do subskrybowania kanału Wisła Post TV. Bez rozgrzewki i do kary. Ja my byliśmy na salce. Jesteś po prepie. Dawaj, dawaj, cześć.
to jest finał. Nie ma igrania. Zagramy, zagramy. Zagramy. Piłkę albo strona, dawaj. Piłkę albo strona. Nie ma prawa. Dawaj, dawaj, dawaj. Strona, ej, co? Nie, co? Jasna, spokojnie. Dawaj. 3, 4. Tak, moje prawa. Bo do ogrodu pójdzie zaraz. Ale to jak? My piłka, tak? Czy nie, pierwszy nie nasz. Czy piłka, czy strona? To daj piłkę. Nie, daj piłkę, daj. A, ma piłkę i stronę. Ostatnia runda! Na krasnala tam wszystko. Kto spada w ogóle w kartofle, kto wygrywa Ligę Mistrzów? Tam puchar tym razem. Brawo. Nie! Co jest, trenerze? Nie, nie widziałem, powiem szczerze, nie widziałem. Na kamerze jest! Nie dotknął! Na warze będzie! A. Jest tylko graj, 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 była styczna. Ty, ja, ty. Brawo. Ojej, mali. Jestem. Brawo. Jest jeszcze się tam na ciebie. O, nie, daj. Fibry. Jest. Zwycięzcą Ligi Konferencji drużyna Matego, tak? Brawo! Zwycięzcą Ligi Europy drużyna Emila, brawo! I zwycięzcą Ligi Mistrzów drużyna Milana, brawo! Panowie. Adam, pytanie mam do ciebie, jako że zostałeś sam. Czy ty jesteś typem, który kolekcjonuje koszulki swoich byłych klubów? Znaczy swoje koszulki z byłych klubów, czy jednak nie przywiązujesz wagi do tego? Kolekcjonuję, mam z każdego klubu, w jakim byłem. Super. To akurat u ciebie to może być w miarę pokaźna kolekcja. A kilka, tak młody wiek. Kilka już się znalazło, nie powiem. Ale bardziej staram się zbierać od znajomych, z którymi grałem. A czyli nie tylko swoje? Nie tylko. Tak jak jeszcze od Krzysztofa muszę wziąć. Krzysztofa też zapytam, bo to też może być kolekcja spora. Nie chcę. On ci nie dał. Jaka kolekcja? Właśnie pytam, czy kolekcjonujesz swoje koszulki z byłych klubów? Tak. Swoje. Swoje? Tak. Czyli nie oddajecie wszystkiego jak leci? Nie, wszystkiego. Moje kolekcjonuje marketing. No tak, Adriana akurat marketing kolekcjonuje. Jeszcze... Szukamy stali, stalowa wola. To raz jeszcze tutaj możemy powiedzieć. Dzisiaj poruszam temat koszulek. Czy ty kolekcjonujesz swoje koszulki z byłych klubów? Nie? Oddajesz? Oddaję, no. Niektóre tam wziąłem, ale dużo też zostawimy, ten. Nie wziąłem. Okej. Okay. Jesteś tu blady. Blady. Zostaw. Co? Zostaw paluszka. Że Emila powołać do kadry, ty. Więcej niż przekręcanym o papierze. Do Polski? Przecież ma obywatelstwo, ty. Jakby wzięli, to ja bym ciekawy w kadrze Polski. Szanuj mnie, ty. No, ty, szanuj go. Jakby go wzięli, to kończy. Ty, a ty co? A leży, a co? No leży sobie, tak? No. Dobrze to wygląda, na naprawdę. Fizjonowy. Tak, witam. Piszecie mi tam te 600 godzin, co już leżałem, co? Tak, 600 godzin. Więcej. A propos leżenia. Taka peleranka zajęta. Więcej należąco niż na boisku, nie? Jakub Szymański jest powołany do kadry? Aj, no kurde. Naprawdę? Ilo, już, kładziemy się, nie? Spokojnie. Zobacz, bo... Jest dużo czasu. Jest, zostałem. Masz? Naprawdę się teraz dowiedziałeś? No. Znaczy, coś podejrzewałem, ale... Wiesz, myślałem. Adam Majewski ty powołał, czyli nie powołał swojego syna Gerbowskiego, tylko ciebie, tak? Znaczy, wiesz co, tymi dobrymi meczami zapracowałem sobie, no nie będę ukrywał. Na Twitterze masz pisać. Ale liczyłeś na powołanie od... Nie liczyłem. Selekcjonera Michała Brawierza. No, liczyłem siłę na zamiary.
obu panów zapytam. Wy kolekcjonujecie swoje koszulki z byłych klubów? Czy raczej nie, nie? Ja ci mogę powiedzieć swoją kolekcję. Nie, ja nie. Nie. Ja mam normalnie. To, dla, to dla piłkarzy. Piłkarzy kolekcjonują. A ty nie? Tego się nie. Masz kolekcję swoją? Mam. Dużo? Ale jeśli jest piłkarzem, to tak. Klubu, to ile mam? A, z byłych. Myślałem, że jeszcze, jeszcze inne masz. Trzy, trzy. No to tak, to nie. To tam. Z byłych klubów, tak? Trzy koszulki. My się witaliśmy. Tak, tak. Tak. A z reprezentacji? Oczywiście. Oczywiście. Musi mieć pamiątkę. Na stare lata. Jakby Emil miał z wszystkich polskich klubów, to ile on koszulek? Dzieciom to powiedz. Ciekawe, bo co? Masz markę? Czy zbudujesz? Czy ty kolekcjonujesz swoje koszulki z byłych klubów? Zbierasz czy zostawiasz? Czyli to ten. Czyli to ten ham jest. Chyba najcenniejsza, co? Czy ty kolekcjonujesz swoje koszulki z byłych klubów? Zostawiasz sobie, czy jednak. Chciałem i robiłem, ale już chyba nie mam. Jeszcze coś mi może zostało, musiałem popatrzeć po przeprowadzce. Bo na cele charytatywne zacząłem wszystko oddawać, więc. Nie jakoś super. To nie pomoże, a komuś może coś tam, jakąś małą cegiełkę dopomóc, więc, więc chyba już nie mam. Był na początku taki moment, że starałem sobie jedną się zostawić. Już za stary jesteś, tak? To ty powiedziałeś. Mam, ale tak nie przywiązywałem uwagi do tego, żeby to zbierać. Po prostu brałem sobie zawsze jedną, zrobił coś tam na sektanski bram. Trzymam. Ale oni teraz się prezentują. Dobry, co? Zimno. Uwaga teraz, uwaga piórkowa. Stabilnie. Dobrze, dobrze. Do 71 z McGregorem mógłbym się bić. Lekko. Skaczysz, jakbyś miał tutaj jakieś obciążniki założone. Hał? Co hał? No w butach. Ile miał? Podeszłem na strumienie. Ile miał? Znowu pojedynek. To nieważne jest, ile miał. Dobre, co ty? Nieważne. 39 czy 13. Chyba powinieneś odwagę z odważnikiem, ziomeś. Dobre. Chodźcie, chodźcie. Górą coś! Daj górą, daj! Dobre przyjęcie, klucz do sukcesu! Daj mi czapkę. Nie, bo to musi być fryzura. Nie za piwem, ale. Niedożywiony. Nawołaj się tu, panie. Sebi. Typowy Seba. Dali, daj Seb dostać się. Jaki wystrzelony. Zarabiam, nie? Nie wiem, czy on mieści. A? Pijcie herbatę, bo jest ciepło. Pijcie tą herbatę, panowie. Żeby nie było zdrowa, odbiła się. No tak. Pić, pić, bo zimno. Robiłam wam herbatę. No tak, rozmawiałem ze sobą, nie? A ty nie lubisz? Na ulicy nie podsłuchałem, do nie ma problemu. Nikt nie ślubny z Lichartem. Co? Ty nie gadał do siebie? Ty nie, nigdy? Znaczy ja, no czasami się zdarzy, no ale też tak cały czas nawijasz, siedzisz tam. Ja nie uważam, że to jest coś złego. To jest śmieszne. To jest śmieszne. To jest śmieszne. Magda jest tylko dała. A za trzy chyba masz dobre rzuty, co? Czy nie? Co? Chyba masz dobre rzuty za trzy. Tak. Na dwa duże ci dała. Bi. Tak, tak.
Cześć i czołem.